sobotę i niedzielę po raz 23 miastem zawładną kawalerzyści. Piknik kawaleryjski to pełna emocji i uroku impreza, która przez dwa dni szwoleżerskiej rywalizacji ściąga na place konkursowe mnóstwo miłośników niezwykłych umiejętności jeźdźców i koni. W sobotę, w samo południe, nad zalewem Arkadia rozpoczną się dwugodzinne zmagania kawalerzystów. Najpierw próby dzielności koni, a po nich pokazy kawaleryjskie. Około 13:50 jeźdźcy ruszą w tradycyjnym przemarszu przez Suwałki. A ponieważ tegoroczny piknik połączony jest z jubileuszem 20-lecia Szwadronu Honorowego 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich imienia pułkownika Jana Koziedulskiego, o 14 w kościele pod wezwaniem Piotra i Pawła odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica poświęcona żołnierzom garnizonu Suwałki, którzy modląc się w tej świątyni będącej do 1939 roku kościołem garnizonowym i siedzibą parafii wojskowej pod wezwaniem świętego Kazimierza zawierzali Bogu swe życie i ojczyznę, głosi napis wykuty w kamieniu. Niedziela sprowadzi ułańskich rekonstruktorów na plac u zbiegu ulic Nowomiejskiej i Świerkowej. Od godziny 10 do 12 możemy spodziewać się jeźdźców na ulicach miasta, a w południe rozpoczną się konkursy i rekonstrukcje historyczne. Wśród nich pokaz musztry konnej. Zaplanowano też pokaz sprawności żołnierzy z Suwalskiego 14 Pułku Przeciwpancernego imienia Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. W imprezie zaprezentuje się aż 15 formacji i grup rekonstrukcyjnych. Scenariusz dwudniowego Święta Kawaleryjskiego przygotowali Jerzy Brzozowski i Krzysztof Skłodowski, doskonale znani miejscowym mieszkańcom, miłośnicy polskiej kawalerii i wyjątkowi znawcy nie tylko historii, ale i szwoleżerskich obyczajów. Patronat medialny nad piknikiem kawaleryjskim z radością sprawuje od pierwszej edycji Telewizja Suwałki.